Ale witajcie kochani. Ponieważ jestem naprawdę w coraz gorszym stanie, więc będzie krótko, ale chciałam wam o czymś powiedzieć, o czym milczą polskie media, a myślę, że dla nas wszystkich to jest ważne, a mianowicie chodzi o decyzję, które pod, którą podjął y, y, sąd angielski w sprawie Juliana Assange. Y, y, Wiem, że wszyscy w gruncie rzeczy mieliśmy nadzieję, że będzie jakieś zdecydowane rozwiązanie, jednak musimy się cieszyć tym, co jest. A mianowicie przyznano, że Julian Assange ma prawo do złożenia odwołania od wyroku nakazującego ekstradycję go do Stanów Zjednoczonych, gdzie no nie ma gwarancji, jaki los go spotka. I przypominam Wam, że Julian Assange, Julian Assange nie popełnił żadnego przestępstwa, czego dokonał. A mianowicie ujawnił dokumenty, rządowe, oficjalne, należące do wielkiego brata, które pokazywały no, po prostu praktycznie dokonywanie zbrodni wojennych. I tutaj chciałam właściwie odnieść się też do wypowiedzi Winstona Marszala, o której wam mówiłam w Oksfordzie, który zwrócił uwagę na jedną istotną rzecz, że gdyby Julian Assange Przedstawił zbrodnie wojenne, powiedzmy sobie, Putlera albo Ajatollahów, to wtedy prawdopodobnie otrzymałby nagrodę i byłby wychwalany pod niebios. Rozumiecie, tu mamy do czynienia z ewidentną mentalnością Kalego. Tych, którzy nie mieli szczęścia mieć jako lektury w szkole w Pustyni i w Puszczy, przypominam, że Kali był to murzyński chłopiec, przygarnięty przez bohaterów powieści, którzy usiłowali no, w pewnym stopniu uczyć go norm europejskich postępowania. I jak Kali to przyjął, polegało to na tym, że Kali zapytany, czym jest zły uczynek, powiedział, jeśli ktoś Kalemu ukraść krowy, a jaki jest dobry uczynek, kiedy Kali komuś ukraść krowy. Czyli mamy podwójne standardy. Nie liczy się uczciwość. I tu jeszcze raz słowa Winstona Marszala, że demokracja nie może istnieć bez wolności słowa. To nie są jego własne słowa, to jest właśnie zacytowany Julian Assange. Które powiedział, że o ile wojny powstają, są wzniecane głównie z powodu kłamstw, to prawda ma zdolność doprowadzania do pokoju. I myślę, że jeśli macie jakąkolwiek możliwość, jeśli zobaczycie gdziekolwiek, jakąkolwiek petycję w sprawie Juliana Assange, bardzo Was proszę z całego serca, podpiszcie ją. Dlatego, że jest to człowiek, który nie popełnił żadnego przestępstwa, który wykonywał dobrze, rzetelnie i z sercem swoją pracę. I yy, muszę przyznać, yy, że mnie uczono podobnych zasad zawodu dziennikarza. Ja być może nie miałam serca nigdy do tego zawodu. Wracam teraz yy, do Was. Nie tyle dlatego, że chciałabym dalej zajmować się dziennikarką. Ale po prostu, jak mówiła Oriana Falaczy, są chwile, są takie momenty historyczne, kiedy milczenie staje się przestępstwem, a mówienie obowiązkiem i ja właśnie do tego się stosuję. Co w tych dniach, tak mnie poza tym. Na, co zwróciła moją uwagę, a mianowicie m, przypomniany pewien stary wywiad z Indro Montanellim, to taki nestor włoskich dziennikarzy, w starej, bardzo starej rozmowie, chyba jeszcze z lat 90., z Enzo Biaggim powiedział, że rozmowa dotyczyła pewnego systemu politycznego na literę F. I tutaj Indro Montanelli miał swoje opinie. Ja nie będę przytaczać, bo po prostu nie chcę, ani żeby ktoś zawieszał wam możliwość komentowania, ale wiecie o co chodzi, zapewne. A mianowicie w końcu powiedział, że bardzo łatwo jest rządzić Włochami. Ja myślę, że tyczy to też Polaków. Wystarczy po prostu każdemu, który ma ambicje dać trochę władzy, tak aby mógł jej nadużywać. Proszę, zastanówcie się nad tym zdaniem, bo jest w moim odczuciu bardzo mądre. Bo pokazuje sytuację, i niejako Montanelli przewidział to, czego byliśmy świadkami podczas zarazy. To, co budował kiedyś socjalizm takie kierowanie poprzez strach, poprzez donosicielstwo. I przypomnijcie sobie tych wszystkich, którzy. Tak zwanych policjantów, którzy sprawdzali, co ludzie niosą w koszykach. Czy przypadkiem nie kupili jakichś rzeczy niepotrzebnych, którzy stali pod sklepami? Ja chciałam zapytać, jak to jest, jeśli byli zagrożeni ludzie starsi i były siły policyjne, to czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem po prostu zorganizować jakiś sposób dostarczania żywności, tak żeby Ludzie nie musieli wychodzić, nie musieli chodzić do marketów, gdzie zawsze jest dużo ludzi i gdzie są problemy. Aczkolwiek pamiętacie, jak ograniczono ilość osób, a reszta stała w kolejce, człowiek na człowieku, czasami ponad godzinę, czekając, aż wreszcie będą mieli prawo wejść do sklepu. I przecież to było bardzo łatwo. Są służby, są ludzie potrzebujący, jeśli tutaj tak doskonale wszyscy byli w stanie nas śledzić i kontrolować, no to przecież wystarczyłoby, że ktoś, żeby zrobić listę, że ktoś się zgłasza, że po prostu prosiłby o zrobienie sprawunków i do tego celu wykorzystać siły, jeśli, jeśli one były, a nie do kontrolowania. I właśnie yy, słuchając tej wypowiedzi Montanellego, yy, od razu miałam właśnie takie skojarzenie, że żeby dobrze zarządzać, system totalitarny daje ludziom na, na niższych stanowiskach, ale na wyższych też na wyższych, to, to trochę inaczej to wygląda, ale nawet tych na najniższych stanowiskach możliwość władzy, której mogą nadużywać. I w mojej opinii chciałabym, żebyście to zapamiętali, po prostu, żebyście pomogli właściwie innym także to zrozumieć, bo jest to wyjątkowo przykra historia. I myślę, że właściwie, jeśli tego nie zrozumiemy, nie zrozumiemy tych zasad inżynierii społecznej, którą się stosuje, to niedługo przygotują nam los, który no cóż, w mojej opinii jest gorsze od śmierci, ale na pewno są ludzie, którzy myślą inaczej, że ważne jest tylko przetrwanie. Aczkolwiek widzicie coraz więcej, ja pokazuję cały czas materiały z takich portali, które uważam za wartościowe. Nie mówię, że z czymś się zgadzam, czy się z czymś nie zgadzam. Po prostu pokazuję wam co jest nowego i tutaj zwracam uwagę z jednej strony na bardzo kiepską, coraz gorszą w stosunku ostatnich miesięcy i jakość na przykład tłumaczenia automatycznego, bo tylko tak Wam mogę poprzez skan zasygnalizować dany temat, więc albo to jest na poziomie takim, że no powierzanie Chociażby systemowi naszych danych i zarządzania naszymi danymi wrażliwymi no jest po prostu niebezpieczne, bo to jest po prostu system niedopracowany, albo istnieje system dopracowany na potrzeby pewnych grup trzymających władzę, a motłochowi właściwie należy podawać coraz bardziej uproszczone i niedoskonałe wersje. Także, aha, i jeszcze a propos tych skanów, które daję, do których zapraszam Was serdecznie, abyście zaglądali. To jest fakt, że jako pierwszy obrazek, ten, który się wyświetla, staram się dawać taki maksymalnie neutralny, powiedzmy to sobie, po to, żebyście mogli po prostu obejrzeć wszystkie, więc z reguły spójrzcie na następne. Dobrze, to jest taka moja prośba z tych ostatnich. Ciekawych rzeczy, to na co chciałam zwrócić uwagę, to odejście pani Melindy Gates z Bill and Melinda Gates Foundation. No cóż, można to różnie interpretować. Niektórzy mówią, że pani ta, która wcześniej zrezygnowała ze współżycia z panem Billy de Billy, no w tej chwili po prostu czuje wyrzuty sumienia przy tym, co zostało zrobione, albo że być może, że zdaję sobie sprawę z tego jakie są plany. I ja jeszcze chciałam na koniec wrócić do tematu z którym e, który właściwie zasugerowały mi bardzo takie niemiłe komentarze ludzi w związku z audiobookami. Wiecie, żeby zrobić profesjonalny audiobook, potrzebne są specjalne mikrofony, potrzebny jest specjalny sprzęt i specjalne programy i bardzo dużo czasu, możliwość poprawienia każdego przejęzyczenia, drobiazgu. Wiem jak to wygląda. No i po prostu nie mam fizycznie możliwości, aby sobie na coś takiego pozwolić, szczególnie że y, sposób nagrywania to jest baba komórka. I słuchawki Hama za złoty 8,99, do niedawna 7,99. I chciałam tutaj, wiecie, to już nie chodzi o kwestie nawet kultury człowieka, ale. Chodzi o to, że w dawnych czasach, kiedy się rodził internet, ludzie za swoją pracę nie brali pieniędzy. Właściwie pierwsi, którzy... I to jest bardzo dziwne, bo to ktoś stworzył taki, taki sposób, że nie dajesz własnej pracy. Która jest po prostu Twoim darem dla innych, tylko um, sprzedajesz ją niejako. No, a wiecie, zupełnie jest inna rzecz, kiedy coś jest sprzedawane, a ponieważ um, wiadomo, że um, tutaj Yy, wszystkie media społecznościowe yy, opierają się na sprzedaży, na sprzedaży reklam, i zwróćcie uwagę, coraz więcej obostrzeń, jeśli chodzi o język, którego używamy, i jak słusznie zauważył Alessandro Di Battista, nie zabrania się yy, popełniania przemocy, ale przedstawiania przemocy. Ci, którzy przedstawiają przemoc, która istotnie ma miejsce, która istotnie jest bezprawiem, są karani ponieważ pokazują obrazki których e, miły pan e, cukrowa głowa nie chce e, oglądać natomiast jest jeszcze więcej nie istnieją żadne normy które ograniczałyby na przykład wpychanie nam reklam bo zdajcie sobie sprawę to nie jest to że ktoś nam coś daje za darmo i to nie jest że to jest czyjaś firma i to właśnie wielki filantrop który daje wam coś w prezencie nie on Wciska wam reklamę, za którą bierze pieniądze. I tej reklamy zaczyna być coraz więcej i jest agresywna nie sposób się jej pozbyć i nie jest w żaden sposób ograniczona, tak jak nieograniczone są pieniądze. Zresztą już wcześniej zauważano że reklamy medyczne niczemu nie służą. Dla te, dlaczego? Dlatego, że każdy mądry człowiek wie, że żeby skorzystać z jakiegoś leku, no, warto zapytać przynajmniej o opinię lekarza. E, natomiast są to rodzaje łapówek. Wiecie, to właśnie reklamy tego typu jest to kupowanie sobie prasy. Kupowanie sobie mediów, podobnie działały owe słynne wykłady, za które za godzinny wykład płacono milion dolarów niektórym ludziom. Także wiecie, nie trzeba tutaj ograniczać wszystkiego, nie trzeba narzucać CBDC, stwierdzając, że to jest wbrew po to, żeby nie można było oszukiwać, żeby nie było prania. Brutalnego. Pieniędzy. Nie, brudne pieniądze można prać w majestacie prawa. I warto o tym wiedzieć. I tu jest jeszcze jedna rzecz: wiecie, czasami aż przykro patrzeć na niektóre filmiki. Wymazywanie twarzy, wymazywanie nigdzie nie wolno dać zdjęcia dziecka. Słuchajcie, kiedyś miałam prześmieszną rzecz, bo kiedy robiłam horoskopy z, z pa, książki Pana Starzy Dzierżwickiego. No, trudno było dawać, znaleźć takie materiały na okładkę, ponieważ było dużo takich śmiesznych dni jest w kalendarzu, no więc m, pamiętam, że któryś dzień to był dzień chwytania za siedzenie i udało mi się znaleźć fotkę, na której chłopczyk, którego z twarzy nie było widać, popychał po prostu chyba mamę yy, rączkę. Nie było tu żadnego podtekstu. No więc się dowiedziałam, że zostaje to wyrzucone, całe, całe wideo, które notabene było tylko horoskopem, dlatego że tu jest wizerunek dziecka. Przepraszam bardzo. Czy sądzicie, że likwidując wizerunki dzieci powstrzyma się pedofilów? W moim odczuciu nie. I, I wymaga to po prostu innej działalności, a nie pod pozorem właśnie walki z jednym z najgorszych przestępstw, jakie mogą istnieć. Po prostu odbiera się możliwość zrobienia chociażby dobrego materiału. To jest wylewanie dziecka wraz z, z kąpielą. I tego jest coraz więcej, ale wracając do rzeczy. Otóż zaczyna się w tej chwili traktować każdy w tej chwili z widzów, który wcześniej cieszył się, jeśli otrzymał coś, co można nazwać darem drugiego człowieka, a w zamian też starał się coś dać. Tak to funkcjonowało na początku. Wiecie, te wszystkie grupy samopomocowe to były grupy, gdzie można było poprosić o radę, o, o, o pomoc. W tym celu to było tworzone, w tym celu to istniało. I ja sama wspominam, pamiętam, kiedy miałam bardzo dużo kłopotów z małym szczeniaczkiem, mogłam się zwrócić do świetnych amerykańskich weterynarzy, którzy z chęcią pomogli i nie zażądali ode mnie nawet jednego dolara, bo to właśnie była zasada funkcjonowania internetu. Ja pomagam tobie, ty pomagasz mnie, umiem ci pomóc, więc pomagam. Ja mówię, nagrywam, dlatego że coraz ciężej mi pisać, ból jest coraz silniejszy, po prostu cieszę się tym, że mogę w mojej sytuacji i przy mojej biedzie coś dać innym. Mi to sprawia naprawdę ogromną przyjemność. A potem, kiedy ktoś ma pretensję, że to nie jest nagranie studyjne, no, no cóż, ludzie, którzy na tym zarabiają, no mają te środki, których ja nie mam. Natomiast podejście i y, 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 krzywdzenie chociażby słowami, i to jest jak najbardziej w porządku. Tutaj nie reagują media. Po prostu za to, że dajesz. W, na w nadziei, jak mówiłam, że po co robić, jak człowieka spotykają e, rzeczy niemiłe po co o, nagrywać, jak się nie ma z tego pieniędzy. Jest to właściwie stworzenie nowego mitu, nowej mentalności, że nie istnieje praca dlatego, że możesz coś dać i dajesz innym, tylko dlatego, że musi ci się to opłacać. Jasne, że chciałabym, żeby mi się opłacało. Jasne, że chciałabym mieć możliwość zrobienia sobie studia i na przykład nagrywania tak, żeby, żeby wystarczyło chociaż mi na najprostsze naprawy. Gdybym się nie musiała bać, że mi wyłączą telefon albo elektryczność. Prawda, ale jest to inna sprawa, dlatego myślę, jeśli macie możliwość kontaktowania się z innymi i wyjścia naprzód na zasadzie takiej, że nie to, że tutaj traktujemy wszystkich jako właściwie tą możliwość takiego nadużywania nawet władzy, nadużywania możliwości i traktowania właściwie tego, tego pracy innych jako coś, co się się należy i co można pokrytykować, szczególnie, że samemu się nie robi. Ja zawsze odpowiadam na coś takiego, że jest tyle wspaniałych książek, które zasługują na to, aby doczekać się wersji audio, nim zostaną całkiem zapomniane. Więc jeśli ktoś umie to robić lepiej, niech robi. Albo może zrobić lepiej to, co ja zrobiłam, będzie dla następnych osób. Będzie, będzie to dar dla następnych osób. Dobrze kochani, zaczyna być za długo. To tylko to, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Pozdrawiam was serdecznie. Spokojnej nocy i proszę, jeśli gdzieś widzicie jakąkolwiek petycję w sprawie uwolnienia Juliana Assange, proszę podpiszcie. Jak widać, presja społeczna działa.